Przechodzimy przez Adriankę. Widok na Draśnicę i w górę. O, już widać opuszczone miasto. Po trzęsieniu ziemi. Godzina według tabliczki. Jeszcze w niektórych domach ktoś mieszka. Kościół zamknięty. Opuszczony. Tutaj chyba strumyk płynął. Płynie w zimę. Trudno tu mówić o szlaku. Mocno wydeptany. Ścieżka tylko. Nie ma żadnych oznaczeń. Oj. Pikawa stuka. Już nie te lata. Dobrze, że idzie ze mną ten młody szerpa z 5-kilowym balastem. O. Zajrzymy sobie tutaj. Jak to tutaj było. Podłoga drewniana, więc trzeba uważać. Jest łóżko, szafa, suszonki, żyrandol. I tak 80 lat prawie. Kino 5. Kolejny dom. Skryta. A tutaj wejście do domu. To jest ciekawostka. Głaz w domu. Wygląda. Kamień, który przyszedł tam z góry. W odwiedziny. Piękne domy. Piękne domy z kamienia. Jest oznaczenie szlaku. Pierwsze namalowane. O, i od tej pory już chyba będą te znaczki. Tu kolejny kościółek, kapliszka. On jest chyba czynny. Ma nowe drzwi. Ale zawiem. A tu chyba coś było. Jakby szkoła. Bo coś dużego. Ze studnią. Chodzę strzeżać.
się szlaki rozchodzą na prawo i na lewo. Idziemy na lewo. Oczko wodne. Tylko chyba nie jest tak stare jak studnia pełna. Jest woda. Pewnie tutaj poją zwierzątka typu owieczki na przykład, które wypasa. Szałas zadaszony, tu chyba jakieś zwierzęta hodują. Nie tędy teraz, a? Ale tędy nie. Pod nosem. Pół do ósmej. I to już chyba były ostatnie zabudowania. W środku widać tą maszt z chorągwią. To jest właśnie nasz cel. A, jesteśmy chyba przy ostatnim słupie. W dole nasz apartament. Ponton przycumowany. Wyścig ze słońcem na samej górze już przebłyskuje. Lepiej iść w cieniu. Przechodzimy ten główny taki nasypowo lawinowy źleb. Z góry kamienie, w dole kamień. Niektóre kamienie wyglądają, jakby miały się zaraz stoczyć w dół. Wolę nie sprawdzać. O, chwila. Pierwszy odpoczynek. I piciu. Właśnie granat, tam figa. Jeszcze się zdarzy. Puls się wyrównuje ze 160. W tle widać wyspę Hvar, a za nią półwysep Plejesacz. Dole Adrianka. I ruszamy po odpoczynku. Jak nowonarodzeni. Nie? Jedyny błąd to zapomnieliśmy. Zapomniałem wziąć ręcznika, żeby sobie ocierać pod z czoła i szczypią mnie oczy wręcz. Tutaj te ślady właśnie, o których mówiłem. A tu mała przepaść. Dobra, w zasadzie to przepaście są naokoło cały czas. Ups. Ostre kamienie. Ostra roślinność. Dużo z tych krzaczków ma kolce,
Można się troszkę podrapać. To jakiś wpis do pamiętnika 1865. Czy ktoś nie doszedł na górę, czy co? Nie no, to jest właśnie granat. Jak nie zerwiesz, to się nie przekonasz. Dojrzały wybucha w ręce. Miejmy nadzieję tylko, że cały szlak jest rozminowany. Ale chyba tak, nie jesteśmy tu pierwsi. Natomiast są takie miejsca w Chorwacji, a już zwłaszcza w Bośni, gdzie lepiej nie zbaczać z drogi. Tu można stracić nogę albo jeszcze coś. Kolejne kamienie luźne. Lawina takich drobnych kamyszków. Zmienił się kąt wchodzenia ze stromego na bardzo stromy. I trzeba się już bacznie przyglądać, gdzie są znaki, żeby nie iść w jakąś złym kierunku. O, tu następny. Ja, zaczyna to już być bardzo strome. Tego przerwę nagrywanie. To troszkę fajniej, bo są stopnie takie. Wcześniej trzeba było bardzo uważać, bo kamienie, na które się stawało, się ruszały. Nie dało się tego nagrywać jakoś stabilnie. Tempo szybsze od razu stępnowo wzrasta. Ale już bliżej niż dalej. Ojojoj, to rzeczywiście trochę żeśmy spowolnili. Do domu. 20 zakrętów dalej.
No, no co, bo to jest ten. To jest ten nasyp skalny. Jesteśmy na finiszu. Robione ponad 3 km. 3 km powiadasz? No, zgodnie z prawem Murphy'ego okazało się, że przy wchodzeniu brakło mi miejsca na karcie. W związku z tym mała retrospekcja. Schodzę jeszcze chwilkę na dół i wchodzę na te finiszowe metry. Jeszcze raz. Marcel już jest na górze i czeka na mnie. Na górze już jest widać słońce i ławeczka, na której można sobie odpocząć. Tak, no draśnień jest niby 55 minut. No my mniej więcej godzinę wchodziliśmy z dwoma odpoczynkami. Na górze mniej górzyście niż widzimy to z dołu. Tam nawet jest chyba droga jakaś. Więc jesteśmy. Co? Jesteśmy, no. Chwila odpoczynku i będziemy schodzić, żeby jeszcze w cieniu zejść. No, słońce tutaj oporuje bardzo mocno. Dzisiaj będzie prawdopodobnie 32 stopnie. Na plaży widać nasz ponton. Jako jedyny przycumowany. To jeszcze port widać i łodzie. Chodźcie, napijmy. Aha. No piękne widoki. Warto było po raz drugi zresztą. 571 metrów. Niby nie wysoko, ale od poziomu morza to jednak jest jakaś odległość. A można jeszcze wyżej. O, czy można, nie można. Nie wiem, czy tam jest jakieś wejście. Najwyraźniej widać, jak oddzielony jest Peliesacz od Chwaru. Z dołu tego nie widać w ten sposób. Widać między nimi morze. Ta góra w zasadzie jest taką przełęczą, przez którą dalej szlak prowadzi na Kolibratę. My sobie już to podarujemy. Ale dalej droga wygląda mniej więcej tak. Wówczas do Draśnicy wracalibyśmy jeszcze przynajmniej 2 godziny, 2,5. No i prawdopodobnie w dużym słońcu, dlatego sobie to darujemy. I zgodnie z naszym planem będziemy schodzić już na dół. Nie będę tego rejestrował. Raz, że już nie mam miejsca na karcie. A dwa, że przy schodzeniu muszę się podpierać
rękami, muszę mieć wolne ręce. Schodzimy, Marcel. Jeszcze chwilka relaksu na ławeczce, którą się komuś się tu chciało przytachać. Fajnie. No i wzdłuż tej ściany, którą tu widać, będziemy schodzić. Oby szczęśliwie. Do usłyszenia na dole. O, przybliż, gdzie byliśmy. Czy się nie przybliży? Bardziej na lewo. O, teraz widać, teraz. Dachy domów. Znaczy w zasadzie brak dachów. No to jesteśmy z powrotem w Staro Selo. Prawie na dole. Góra już w pełnym słońcu o tej porze. A my schodzimy do apartamentów.